Nadchodząca zima może być bardzo trudna dla tysięcy gospodarstw domowych. Powodem będzie zimno i brak węgla, chociaż w życie weszło rozporządzenie umożliwiające składanie wniosku o tak zwany dodatek węglowy, czyli dofinansowanie do 3000 zł na węgiel. Nie rozwiązuje to problemu, a jedynie pogłębia ubóstwo energetyczne Polaków. Ekonomia jest bowiem bezlitosna. Wpuszczenie na rynek pieniądza automatycznie podwyższa cenę surowca, a proponowane 3000 zł nie starczą nawet na zakup 1 tony węgla. Dopłata realizowana w sposób bezpośredni, niecelowy tak naprawdę, nie związana z tym, że jest zabezpieczona podaż tak naprawdę towaru, w sensie ekonomicznym od razu powoduje wzrost ceny. Te rozwiązania dotyczące tutaj już węgla konkretnie i zabezpieczenia strategicznego dostępności węgla energetycznego dla gospodarstw domowych, to jest na pewno problem do rozwiązania na poziomie krajowym, tak, i instytucjonalnym. Tutaj z jednej strony moim zdaniem oczywiście trzeba zadbać o tą logistykę węglową przysłowiowo, czy źródeł tych takich stałych, tak, energii w postaci paliw kopalnych, tak, w tym momencie. Natomiast szukałbym też alternatywnych rozwiązań, które byłyby takim pośrednim rozwiązaniem w zakresie transformacji energetycznej. Rządowa dopłata nie wystarczy nawet na zakup tony węgla, z którym również są problemy. Sam surowiec jest dostępny na rynku, ale trudności logistyczne i tworzenie się wąskich gardeł sprawiają, że rośnie zainteresowanie, a więc i ceny. Ekonomiści podkreślają, że do sprawy powinno się podejść systemowo i szukać alternatywnych źródeł energii, nie tylko tej odnawialnej. W Polsce mamy jednak w miarę sensowną sieć energetyczną, efektywną wbrew pozorom, i być może lepiej byłoby dofinansować chociażby ogrzewanie w formie tańszej energii elektrycznej, tak, na ogrzewanie dla danych gospodarstw domowych, które mają formę tutaj, czy problem, tak, z dogrzaniem się w tych formach tradycyjnych. Tutaj jest to chyba najszybsze rozwiązanie, które w perspektywie miesięcy mogłoby być zrealizowane, natomiast to wymaga troszeczkę innego podejścia, tak, do systemu modyfikacji tak naprawdę systemu ogrzewania w Polsce. Tak. Atak Rosji na niepodległą Ukrainę uświadomił światu, jak ważne jest uniezależnienie się od rosyjskich surowców, w tym węgla i gazu. Niestety widać to w cenie i dostępności węgla. Nie można jednak zapomnieć o jego negatywnym wpływie na środowisko. To najbardziej szkodliwy dla zdrowia surowiec, a powrót do ogrzewania węglem tylko pogłębi i tak katastrofalne skutki zmian klimatu. W Polsce prawie 80% to są paliwa kopalne przede wszystkim. W Unii Europejskiej jest dokładnie odwrotnie. Tam jest 60% to jest energia jądrowa plus energia odnawialna w pozostałej części Unii. U nas jest dokładnie odwrotnie. Więc tym sobie musimy poradzić w krótkim okresie, ale też musimy uzmysłowić ludziom, że trzeba im dawać szansę, żeby mogli restrukturyzować swoje źródła ocieplania. To, co ludzie, proszę zobaczyć, fotowoltaika. Dano szansę, od razu bardzo dużo się pojawiło paneli słonecznych. Zahamowano rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Zahamowano ostatnie kilku lat. Teraz będzie się wracać do tego poprzez morskie elektrownie wiatrowe. To dobrze, ale to wszystko już jest po pewnym czasie i niestety mamy bardzo wiele do nadrobienia. A w transformacji energetycznej i odchodzeniu od węgla niezwykle przydatne byłyby środki unijne, które wciąż nie popłynęły do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 100 miliardów euro czeka w Brukseli, aż Polska dostosuje się do zaleceń Komisji Europejskiej. Echo 24, Oliwia Stasiak.